Siemanko, dobry wieczór, witam wszystkich bardzo serdecznie, witam oczywiście na YouTubie, możecie też zostawić komentarz po sobie, no i witam czat. Dzisiaj czas na kolejną godzinę fabuły, tam chodzi ten bebok, do którego się nie zbliżamy, ale teraz tak, co tutaj jest takich rzeczy, żebyście byli na bieżąco? Cały czas robię sobie takie rzeczy jak wyścig jeden zrobiony, żyrafy, zrobiliśmy wszystkie ruiny. Zrobiłem prawie wszystkie posterunki, bo został mi tylko jeden tutaj. Czyli takie rzeczy, no nieważne dla fabuły, to jest chodzenie, farmienie. Więc no, coś takiego, co na odcinki średnio by się nadawało, tak jak na przykład wszystkie kontrakty, za które dostałem nową zbroję, którą wam pokażę. Mamy też przysługi tutaj, które powoli sobie robię, ale misje poboczne i główne zostawiamy oczywiście na odcinki. Czy wszystkie poboczne będą na odcinkach? Nie wiem, to zobaczymy jak pójdzie z główną misją, którą teraz robimy, o nazwie Grobowiec Faro. I tutaj mamy jeszcze w ekwipunku właśnie tą legendarną zbroję, którą będę musiał upgrade'ować. I dostałem ją właśnie, tak jak wam mówiłem, za ukończenie wszystkich kontraktów. Jeśli chodzi o umiejętności, dwa drzewka tutaj ukończone. Zabieram się za wojowniczkę i co do ekwipunku, chyba przydałby mi się inny łuk, ale nad tym się jeszcze zastanowię. Coś legendarnego by musiało chyba wjechać, więc teraz zabieramy się za misję. Tylko gdzie jest łódka? A tu jest, dobra, bierzmy ją i płyniemy tam na miejsce. Tylko jak nią, kurde, chyba trzeba ją wypchnąć najpierw, nie? Przynajmniej tak bym... Ty, patrzcie, jak widać piasek, jak chodzę. O lol, jakie detale, lubię takie rzeczy. Użyj łodzi było, halo, panie. O, dobra. Ma to sens. Łódź trzeba wypchnąć, żeby później je używać. No, z piasku nie ruszysz. Nawet jak jesteś Aloy. Dzisiaj bez Fify, jutro na pełnej, no bo jutro tocy. Będę wam wyciszał, bo kurczę, mam chrypkę taką, jeszcze kataru troszkę, ale damy radę, damy radę. GTA, podtrzymaj mi łódkę. Dobra, zobaczymy, gdzie dopłyniemy. Te łodzie to były takie... Tej strony lekkie, czy ta Aloy taka silna? Gdzie są Gwen? Pewnie w lądowaniu. Muszę je znaleźć. Powinno być na północny wschód. A to my tu dopłynęliśmy. Ej, idziemy do żyrafa najpierw? Chodźmy do żyrafa, to nam odkryje to wszystko ładnie. To ma to sens. Jak ktoś pierwszy raz widzi tą gierkę, naprawdę zostańcie, obejrzyjcie. Uwierzcie mi, warto. Jedna z lepszych gier, w jakie grałem, naprawdę. W ogóle, ile on godzin? Czekajcie, zobaczmy sobie. 28 godzin prawie spędzone w grze. Czyli tak mówiłem, że około 40 się zakręci, tak. Najwyraźniej kotły produkują też łowcobójców. O kurde. 35 poziom, lol. Dwudziesty drugi. Dobra, może przebiegnę jakoś. Bezpiecznie chyba będzie tutaj dołem bardziej iść. Jak będę zerkał na mapę, bo trzeba sobie to odblokować. Wyłączmy na razie misję główną. Wydaje mi się w ogóle, że na tej wyspie mogą być takie kozackie po prostu maszyny i do tego będę miał problemy. Co to jest? Aha, nie, to... Kurde, myślałem, że to mogę zebrać. To przecież się rozwala. Thank you.
Siema, siemanko wszystkim, którzy wbijają. Dobra, idziemy teraz tu. Będziemy się zbliżać powoli do żyrafa. O nie, tu jest pełno tych... Kurde, nie. Spierdzielamy stąd czat. Ale patrzcie na to. Ale pięknie to wygląda. No bez kitu. Kierunek żyraf. Co to za nowa wyspa? Ta tutaj. Po lewej stronie. Ta gra graficznie to jest po prostu mistrzostwo świata i okolic. Ja tylko chcę przejść do żyrafa, odwalcie się ode mnie. Daleko stąd jest żyraf, w tamtą stronę. Ej, no to ja ich muszę zabić chyba. Co to tak nawala mocno? Ty, na którym oni są poziomie? Nie mam czym strzelać. Spokojnie, ogarniemy. Ej, tam leży głowa żyrafa. Widzicie to? O kurde. Panie żyraf, co się stało? Widać to doświadczenie z jedynki. Nowy żyraf. Coś chyba przewróciło żyrafa. Może mord? Rzucę okiem na uszkodzenia. Ej, pod wodą żyrafa jeszcze nie ogarniałem. Brakuje dwóch części. Czy to nie jest część? Może znajdę części w gnieździe. Gdzie? W gnieździe? Jak ja dobrze usłyszałem, i chodzi o gniazdo tych skubańców, co to... O nie. Części żyrafa muszą być na górze. Muszę się tylko do nich dostać. Na którym to dzięki poziomie w ogóle? Nie zasnę. Na 12. Dostał lutę. Kurde, ty wracaj. Dobra, trzeba będzie rozkminić pewnie jak tam wejść. Tutaj można to rozwalić. Jak to przeciągnąć? Wiem, skrzynkę do wody też tak kminiłem, żeby wepchnąć, ale zaraz zobaczymy. Tylko tak naprawdę, co nam da ta skrzynka w wodzie? Da się ją popchnąć teraz jakoś? Ja to tak zrobiłem. Po swojemu.
Chodzi na to, że to, co najważniejsze, jest po prawej stronie. Gniazda jastrzębusków. Może właśnie tam są części zatopionego żyrafa. Swojemu najlepiej, a jak? No do... To czerni zrobione. To wrócę jest, dwie stóły prosto w łeb. Wezmę część, którą widziałam. To już koniec. I mam jedną z części żyrafa. Okej. Okay. Potrzebuję jeszcze jednej. No to jestem dalej w takim razie. David chciał ograć ze mną A Way Out. Ja też myślałem, żeby z nim to ogarnąć, więc spoko. Pomyślimy, skończę Horizona, będziemy kminić. Jak to się mówi, oddzwonimy do pana. Ale jak tam się dostać? Bo tam trzeba przejść górą, no nie? Chyba. Tylko to bardziej stamtąd tutaj niż odwrotnie. To podpłynę troszkę bokiem. O właśnie, tu jest jakiś bebok w wodzie i to mnie martwi. Zaraz zeżrę. A to ma ile? Mogłabym podpalić tę maszynę. Tego chłopaka trzeba rozwalić, będzie mnie tu wkurzał tylko. Już nie będzie. Dziwny dźwięk taki. To syczenie. A tu jest drugi kłapak. Ty, jak ty to... No wychyl się, wychyl się. Chłopaków tu widzę pełno. Okej, okay. Pytanie na razie brzmi, jak się dostać. Dobra, już widzę. No, gość przez ścianę zaatakował. Wyrąbane ma, widzę. Chyba jeszcze żyje. Wrócę do gniazda jastrząbłyska i zabiorę stamtąd część. O, ja to wezmę! Ostatnia z potrzebnych mi części. Teraz trzeba je zanieść do żyrafa. Aha, czyli możemy wrócić do żyrafa. A, widzicie? Dlatego to była ta tyrolka. Czy odcinek wygrywany chyba? Tak jest.
Fabułka jest robiona. Bardzo fajna misja w ogóle. Mamy żyrafa, który jest pod spodem. Trzeba umieścić części żyrafa tam, gdzie ich miejsce. Zaniosę te części do żyrafa. Może naprawię tego wilkołuda. Oby zadziałało. Ciekawe, czy są w stanie wtedy, czy co? Siema Maciek, siemanko. A mamy część jedną. Dobrze. Jeszcze jedna. Załatwione. O kurde, pożek się podnosi bydle. Skakuj na niego od razu. Ej, no i płyń, proszę. Witaj z powrotem. Teraz muszę tylko się wspiąć. Tylko, że on już... A nie. Nie sięgnę go już. Skocz na żyrafa. Ciekawe, kurde, jak. Płyń. Ej, jak mam na niego wskoczyć? Jeżeli dostanę się na ląd, może przeskoczę na tego żyrafa. Aha. Właśnie z tego tu będę musiał wskoczyć gdzieś. Tylko jest dobrze, że jestem zbyt wolny. Panie żyraf, pan poczeka. Nie dam rady się tam spiąć. Słuchajcie, tu coś jest. O, te drabinki są nieopuszczone. Ojej. Ta, no ja gościa naprawiam, a ten ucieka. No co to ma być? Wałki widzowie kręcą. Problem taki, że tutaj z wody nie... Sprawdzić pod wodą, poszukać innego wyjścia. Wejście pod wodą, tak? Ty, no jest jakaś grota. O, to. Stąd powinnam dać radę wskoczyć na żyrafa. Kuźwa, dobry jump, nie?
Dobra, i panie żyraf, proszę tutaj podejść. Ja sobie wskoczę. Ciekawe, czy stąd się da. Powinno się dać. Udało się. Teraz tylko wejść na głowę. Dobra, jest. To jest przedostatni żyraf. I już. Dobra, proszę mi tę mapę pokazać. Co tam jest ciekawego? Spokojnie, prawie skończyłam. Dobra, mam dane. Dwa punkciki doświadczenia i bum. Mamy tutaj... A czemu to jest dalej zasłonięte? No kurde. Mamy tutaj osady. Miejsce, w które idziemy, jest tutaj. To jest przy osadzie. Okej, to wiecie co? Pójdziemy w tym kierunku najpierw. Szybkie podróże się przydadzą tutaj. Będziemy dużo pływać. Ale podoba mi się to miasto. Coś mi przypomina, ale nie wiem co. The Last of Us trochę? Nie chodzi mi o wodę, tylko o tę roślinność. Brak klikaczy. W sumie są, nie? Tu po nabrzeżu przejdziemy. Ej, przydałoby mi się coś do jeżdżenia. To bym to szybko opierdzielił tą mapę. Chociaż czekajcie, co my tutaj mamy? Nękacze. O, śmigacze! Czyli to są ruiny San Francisco. Całe miasto walących się, wiesz. To jest San Francisco. Gdzieś pogrzebane są teby. Mam nadzieję, że Alva i Gwen pomogą mi je znaleźć. Byle do śmigacza i potem git. Tu są jeszcze jedne ruiny na pewno. Śmigacze są z drugiej strony, jakby. Dominacja tej maszyny może być w innym kotle. Po co się odezwałeś? Spłoszysz. Nie, nie, nie widać mnie, proszę, nie, podchodź, nie podchodź. Prawie mnie nie widać. Gościu, idź, bo cię muszę zdominować. Tak jest.
No i teraz możemy na przejażdżkę jechać. Zauważona. Akurat na tej mapie można to schować. Dron. Zapewne część Cyclops. Po zdobyciu danych będę mogła połączyć go z kopułą w bazie. Tylko jak się tam dostać? Hej! Hej! Czy to ona? Żywa przodkini! Wróżbitka nie kłamała! To lądowanie, prawda? Poszukuję Alwy. Nadzorca Bohaj kazał nam zaprosić cię do niego, gdy się zjawisz. Proszę, chodź ze mną. Idź! Daj mu znać, że idziemy. To ona! Wróżbitka miała rację. Nadzorco Bohaj, jakaś obca weszła przez bramę. Czyli Alfa naprawdę nie kłamała. Wyglądasz jak sobek. No bo tak trochę... Alfa tu jest? Muszę z nią pomówić. Rozważę twoją prośbę po tym, jak zdecydujemy, czym jesteś. Żywą przodkinią, tak jak wierzy Alfa. Czy może... zagrożeniem w przebraniu. Nic wam nie grozi, dobra? Wasi żołnierze ostrzelali mnie bez powodu na kontynencie. Ty tak mówisz, niewierna. Niestety żaden z nich nie przeżył, żeby to poświadczyć. Pokonałam wasz oddział, kiedy... Przedstawiam szanownego prezesa. A, oto i ona. Nasza wielka tajemnica. Prezes. Więc Bohaj, co wywróżyłeś? Czym ona jest? Doprawdy tajemnica, prezesie. Jak może wyglądać jak sobek i nic o nas nie wiedzieć? Mamy uwierzyć, że żywa przodkini narodziła się na tych żałosnych ziemiach? O ocean, od królestwa wybranych? Jeśli tak, to po co? Nie znam odpowiedzi. Tylko ona zna. Ale cię ostrzegam, że nie zadowolą nas żadne kłamstwa. Zatem mów. Czemu tu jesteś? Jaki jest twój cel? Poszukuję miejsca zwanego Teby. A czemu chcesz je znaleźć? Alwa mniej więcej powiedziała, czego szukacie. Można powiedzieć, że mamy wspólny cel. Chcemy uleczyć świat. Tak jak myślałem. Powiedz jej. Znaleźliśmy Teby. Miejsce wiecznego spoczynku sekretów Teda Faro. To niedaleko, lecz droga jest dla nas zamknięta. Maszyny odcięły nas od wykopalisk. Wróżbitka Alwa jest tam wraz z załogą kopaczy i żołnierzy. Nic jej nie jest? Zwiadowcy mówią, że maszyna przyszpiliła ludzi za ich osłonami, ale jakoś się trzymają. Maszyny, co? Mogę na to zaradzić. Alwa mówiła, że jesteś doprawdy potężna. Ale najpierw mam kilka pytań. Odpowiemy na ile się da. Znaleźliście Teby. Jak? Przodkowie ujawnili je nam wkrótce po założeniu lądowania.
niecały rok temu. We fragmencie starożytnych danych, które odkryła Alva, a ja zweryfikowałem. Zawierał szczegóły dotyczące budowy ogromnego, podziemnego pałacu. Gdzie dokładnie? Blisko. Pod wielką piramidą w pobliskich ruinach. No jasne. Ted uwielbiał piramidy. Byliście w środku? A, nie. Pojawił się problem. Jeden z wielu. I rozwiążemy je wszystkie w swoim czasie. Najpierw musimy wrócić na wykopaliska. Mam nadzieję, że walczysz z maszynami tak dobrze, jak mówiła wróżbitka Alva. Jakie maszyny przygwoździły waszych ludzi w Tebach? Gromoszczęk. Walczyliśmy z nimi wcześniej, ale ten jest... twardszy, silniejszy? Ma czarny pancerz? Tak. Skąd wiedziałaś? Nieważne. Nie będzie łatwo, ale go pokonam. A więc los nam sprzyja, co wiem nie od dziś. Żywa przodkini stąpa pośród nas i pomoże mi zdobyć wszystkie sekrety Teb. Możesz uzupełnić tu zapasy. Potem do Teb, u podstawy piramidy w tamtych ruinach. Podążymy za tobą, gdy zwiadowcy potwierdzą, że droga wolna. Okej. Okay. Czyli tak. Tu jesteś! Proszę mi dać... Oczywiście. Bla bla bla. Gdzieś tutaj powinno być miejsce, w którym mam swoje rzeczy. Gdzie jest skrzynia? Wejdź proszę i zjedz to. Mieliśmy, ale teraz przenosimy go do składu oficerów. Czyli znowu nam zabierają rację. Naszym obowiązkiem jest bez słowa służyć gdzieś. Idzie jak burza, prawda? Jak najbardziej. O, chyba tutaj. Dobra, mam. Nie ma znikła. Nie. Skrzynia jest, gościu, tak o. Dobra, a to jest niedaleko w sumie. Znaczy, no niedaleko. 400 metrów. Tutaj nie mogę go użyć? Dobra. Ale zrobili fajną rzecz. Piramidy, wszystko tutaj. Dobra, a więc do piramidy, żeby zniszczyć Gromoszczęka. Ciekawe, na którym poziomie ten Gromoszczęk będzie w sumie. Ohohoho, dobra, chwila. Dzikuska! Uciekaj, nieznajoma! Ta maszyna cię zabije! Maszyna! Tu jesteś! O, jest dupek! Który, kuźwa? Czterdziesty ósmy? Się odblokował. O, za kamień. Spierdzielaj za kamień. Wow. Biegnij. Ładuję kamea, a żebyś wiedział, stary.
ale mi dupnął. Ale mi dupnął, ale mi zapierdziala teraz na mnie. 115, niedużo. Patrz jaki gnój! Ja pierdzielę. Już niedużo miał. Tu jesteś. Załatwmy to. O, i teraz pewnie nie będę mógł trafić w niego. Jak na złość. Trzy i w górę trafić. Śledzone. Panie, śledziona to... Ile jeszcze tylko 400 ma dostać? Tak pyszny za kamykiem jest najlepiej. Tył, a co tam, gościu? Chodźcie, przybiegnijmy się do niego. On był na 48, no nie? I tutaj z niego wypadło to działko właśnie, co jak odstrzelicie, to możecie nim strzelać. To weź się do niego dostań później. Na 40? Okej. Okay. I tutaj jest osada w środku jakaś... Kolejna? Zabiłaś tę maszynę! Wasz prezes mnie przysłał! Chcę mówić z Alwą! Jak najbardziej! Otworzyć bramę! Alwa... Dobrze, że żyjesz. A, pokonałaś tę maszynę. No. Ale co ty tutaj robisz? Potrzebuję czegoś, co jest w Tebach. Czy to są takie podziemia całkiem? Byłam w lądowaniu. Jakby kopalnia. Poznałam prezesa. Osiągnęliśmy porozumienie. Jakby. I pomożesz nam wejść do środka? Chyba tak. Rozmowa była dość sztywna. Z tym gościem jest coś nie tak. Poza tym nie rozumiem, czego szuka w Tebach. Myślałam, że na lądzie znalazłyśmy wszystko, czego wam trzeba. Będziemy się przebijać latami przez te dane. Prezes chce rezultatów szybciej. Aloy, uważaj na niego. On... Tutaj są! Dziedzictwo mówi, że Elizabeth Sobek pomogła przodkom pokonać wszystkie przeszkody. Tak stało się i dziś. Dotrzymałaś słowa. Rad jestem. Teby czekają na nas. Ruszamy? Mhm.
Niezłe wykopaliska. Sporo z tego było zalane. Musieliśmy stąd wypompować bardzo dużo wody. O kurde. To dlatego nie mogli wejść. A oto wrota do Teb. Wrota niespotykane. Ale czemu one są żółte? Co do jednego, masz rację. Tylko jedna osoba może je otworzyć. Ted Faro. Lecz dziedzictwo mówi, że współpracował z Sobek, że ufał jej. Na pewno mogłaby otworzyć wrota, więc ty też możesz. Nic z tego. Przynajmniej z tej strony. Mówiłeś, że to żywa przodkini z wieczną esencją Sobek. Czy mogę? Faro, choć był wielki, nie zbudował swojego pałacu sam. Posiadamy tę wiedzę ze skrawków danych. Danych, które wskazywały na to miejsce. Są też dowody istnienia podziemnych przejść. Może zbudowano je dla robotników? No, albo dla służby. Nie dotrzemy do nich. Droga jest zalana i są zbyt głęboko pod wodą, ale... Tak. Poradzę sobie. Ja mogę przepłynąć. Możliwe, że jest tam inne wejście. Widzisz? Z Sobek zawsze jest wyjście. Więc rób co musisz, by dostać się tam. Kurde, ale gościu mnie wkurwia już. Sam sobie zaraz będziesz nurkował, pajacu. Tak. 20 tysięcy punktów za tą misję. O kurde. Dość sporo. Woda jest ciepła, jak gorące źródło. Spójrz na to. Jest olbrzymie. Sięgasz do To jest lawa? Nie, może być lawa pod wodą? Czad, jak to jest? Chyba nie mogłaby być lawa pod wodą, no jak to jest? Tam jest jakieś pęknięcie. Może droga do środka? Tędy dostanę się do środka. Ja myślałem, że to zastyga po prostu lawa pod wodą. Dobrze. Najwyraźniej ten tunel prowadzi w głąb budowli. Aha, dobra. Zapierdzieloni. Czy jak się zatrzyma, to wtedy. Chyba, że tutaj mogę skręcić. Musi istnieć jakiś sposób, żeby zatrzymać te turbiny. Po prostu wyłączyć można. Zatrzymałam turbinę. Dobrze. A możliwe tak. Ty ten co zapierdzielić chciał? Gamon jeden?
porządku, weszłam, ale jak wpuścić tutaj Quen? To wygląda na pokój ćwiczeń? Pokój dzienny. Całkiem duży. Kurde. Oby to była droga do głównych drzwi, przez które wpuszczę Quen. Nie no, wątpię, żeby... Co za miejsce. Luksusowa schronna. Rzeczywiście, są drzwi. A nie wiem, czy go wpuszczać. Wygląda jak jakaś kontrola dostępu. Właśnie, jakie zajebiste. A, świetnie. Funkcja wyjścia awaryjnego. Ulokowano wyjście awaryjne. Wrota są otwarte. Przeznaczenie czeka. Wiedziałem, że ci się uda. Co tu się dzieje? Prezes szykuje się, by wejść do Teby. Co myślisz, że jakimś bogiem zostanie albo coś takiego? Ach, dlaczego jesteś ubrany jak te twaro? Jan jest Faro. Odrodzony. Ma esencja jest ta sama. Poprzez wieki, poprzez pokolenia. Jego dusza to ma dusza. Jego wola to ma wola. Rozdziela nas tylko jedna rzecz. Potrzebny mi jego testament. Najgłębsze sekrety. A teraz, gdy wrota są otwarte, jego sekrety są na wyciągnięcie ręki. Kiedy je dostanę, stanę się... kompletny, jak on był. Będę miał wszystko, by ocalić nasze ziemię i, jak Faro, cały świat. Dobra. Chyba zaszło nieporozumienie, jaki Faro był naprawdę. Nikt nie wie lepiej ode mnie, jaki był. Kim się stał? Mną! Odnowiciel. Największy z przodków. Człowiek, który ocalił świat. A ty? Ty rozumiesz Sobek. Jesteś nią. Zwiastunem Faro. Jego asystentką. To trochę inaczej było, ale... Chodź. Teraz zejdziemy do Teb wspólnie. To zobaczmy, co dalej. Tak jak trzeba. Przynieście jej szaty. Szaty? Jak on jest Faro, ty jesteś Sobek. Na okazję tak niezwykłą powinnaś chyba przywdziać biznesowy strój. Nie. 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 Nie założę tego. Mowy nie ma. Założysz odpowiedni strój, by uczcić ten moment. Bo co? No dwóch. Sobek ceniła życie ponad wszystko. Aha, dobra. Czy to prawda? Dobra. Założę te szaty. Ciekawe, czy stracę broń. Już wam mówię, nie mówcie mi, nie spoilerujcie. Jak będzie tylko opcja, czy on ma przeżyć, czy zginąć, chłop nie żyje. Wspaniale! Możemy już iść? Spójrzcie tylko! Cóż za blask! Nie, latać mogę. Co jest? Patrzcie, z czym oni stoją. Wspaniałe. Gdzieś tutaj Faro zostawił swe sekrety. Znajdźmy je. Możesz, kurwa. Wasza magnificencja. Może powinniśmy zostawić ludzi na straży wyjścia? Oblicze Faro. Pomnik wielkości. Prawda, mój prezesie.
To na pewno pomnik. Nie da się ukryć. Coś mi się wydaje, że to jakaś walka będzie. Obstawiam, że prowadzę na dół. Wspaniale. Zapamiętaj każdy szczep dla potomności. To będzie wspaniały rozdział tego dziedzictwa. Tak. Mógłby pałac pani. Na taki zasłużył. Oczywiście, wasza eminencja. Dobra, to jest dziwne. Próbowałam cię ostrzec. No, w sumie. Jeśli przeżyjemy, wyjaśnię ci wszystko. Robią bardzo groźne wrażenie. O kurde, teraz je zauważymy dopiero. Strażnicy Faro, jego domeny. To nie są posągi! Uwaga! Zabrać stąd prezesa! A co zabrać? Na pierwszy ogień z działkiem. No to zostałyśmy same. Nie no, dla... Kurde, zawsze. Ach, zauważyła mnie. Całe życie z debilami. Moja strzała już znajdzie! Dobry strzał! To te, pamiętam z poprzedniej części, że tam był słaby element i tutaj drugi. Dupcać, proszę. Pomóż mi w bitce! Zapchielacz! Jezus! Przy jednego rozwalić, żeby się drugim zająć. Jeden spokojnie. Głowy. Dobra, jeden leży. Skanujmy go w końcu dobrze, co? No dobrze myślałem, że to jest. Okej, to robimy tak. Już po nich! Musimy iść dalej! Dobra robota. Dzięki. Gdzie nadzorca Bohaj? Postanowił wrócić na powierzchnię. Ten stoi tam na górze i drze mordę tylko. Nie możemy sobie pozwolić na utratę ludzi. No, nie zwlekajmy. Kontynuujmy. Tak, bez kitu gość ma minigana i stoi tam skitrany. Dwa nawet minigany, bo tam dwóch typów było, nie? Schodzimy coraz głębiej. Ten prezes tylko denerwuje? No jak to prezes, no tacy są prezesi. To co? Odchylany tron, podpięty do jakiejś aparatury. Ciekawe, co to robi. Imponujący sprzęt. Do czego służy? Wybacz, prezesie. Nie wiem. Mój fokus nie odczytuje tych danych. A co z żywą przodkinią? Czy może je odczytać? Wprowadziłem parę małych poprawek do terapii genowej i dodałem nowy koktajl, by złagodzić objawy wywołane przez mutacje. Mam nadzieję, że po kolejnym zabiegu nastąpi stabilizacja. Jeden Bóg wie, co zrobi nam Ted, jeśli się mylę. Wstępne wyniki były takie obiecujące. Żadnych oznak starzenia. Brak degeneracji komórkowej, ale teraz... Ach, gdybym miał dostęp do mojego starego labu w Bangkoku, albo dawnych kolegów, albo mojego ukochanego Barku. Przestań. Bądź dobrej myśli. Dla Kani. Ty coś zobaczyłaś. Widzę to.
Czy dane wyjaśniły, co Faro robił z tym sprzętem? Sądzę, że przechodził kurację, żeby żyć dłużej. O wiele dłużej. Serio? Czy on jeszcze żyje? Panie prezesie, zapraszamy. Głupia. Gdyby wciąż żył, zatrzymałby esencję. Nie zostałaby przekazana mnie. Pamiętaj, był odnowicielem. Oczywiście, że nie cofnąłby się przed niczym, by zdobyć sekrety życia i śmierci. Ale nie dla siebie, bowiem wszystko, co uczynił, zrobił dla nowego początku. Właśnie dla nas, dla Quen. I dla swojego dziedzica. Mnie. W sumie to chyba masz rację. Wiele cię łączy z Tedem, Faro. Wiedziałem, że z czasem zrozumiesz. Więc kontynuujmy. Jego sekrety czekają. Czy to małe biuro? Dla jakiegoś urzędnika może? Po co oni są z tymi miniganami? Dajcie jednego przynajmniej spokój, a nie tak kutabanią się tutaj. Swoją drogą, ile metrów od... trzy piętra w dół. Spójrz na to wyposażenie. Zbliżamy się do serca tego pałacu. Czuję to. Nie wejdziemy na razie, mordki. Suńcie dubsko. Rozwalić te drzwi. Poszukam innego wejścia. Dobry pomysł. Wcześniej się sprawdził. Świetnie. Zrób to. Już mam. To jakiś kanał wentylacyjny. Szybko! Rozwalić je! Poszła. Czy dostała się na drugą stronę? Konsola. Może tutaj uzyskam dostęp do plików. Ciekawe, co ona zobaczy przed nim. Jest. Mam cię, Omega. Mam cię. Co masz na swoje usprawiedliwienie, Ted? Sam Ptaf nie żyje. Jego dzieciak też. Znalazłem ich rano na podłodze jego biura, trzymali się za ręce. Musieli zalić truciznę. Nigdy bym ich nie uśpił. To tylko dziecko na litość boską. Zaoferowałem im życie. I tak mi odpłacili, zostawiając mnie samego. Ale chyba byłem sam, odkąd wszystko się zaczęło. Sam dźwigałem ten ciężar. W przeszłości. W przyszłość. Stary, dobry Ted. Nieważne, kto umrze, on zawsze użala się nad sobą. Przyszłość, Liz. Dzieci, Liz. Kiedyś się pojawią, a ja... Będę tu je powitać. Sąptów mówił, że proces starzenia zatrzymał się. Moje komórki są uzupełnione szybciej niż zwykle. Muszę tylko trochę poczekać, aż mutacje zwolnią. Czas. I energia. Reaktor ma mi dać to, czego potrzebuję. Bym znów stał się silny. Żeby wziąć się w garść, bym mógł powitać dzieci. Będą mnie potrzebować. Mych rad. I wsparcia. I w
wtedy już nie będę całkiem sama. Sekrety Faro są tutaj? Nie te, których szukasz. A więc muszą być tam. Power. Wierz mi, nie chcesz tam wchodzić. Oszalałaś? Nie mam zamiaru się teraz zatrzymywać. Już czas. Faro, należysz do mnie. Co to? Z jego, proszę. Czy to? To on. No też tak tylko myślałem, że to on tam, ale... Spalić na popiół. Czekaj, co? Nie! Fara ustawił tak, żeby się stopiło. Nie rób te... O, ty zabić debilo. Je. Żadnych świadków. O, czas walczyć. Strzelam! No po to wam były te minigany? O, wy debile. To mówią u nas... U nas było takie przysłowie ogólnie. Możesz się poruszyć. Dziękuję. To dla ciebie! Przysłowie brzmiało tak. Minigun, maxi w pierdol. Dawaj! Wszystko gra? Trafiłaś w głowę! Trafiłaś w głowę! Zazdrośnicy nie zwyciężą! Gdzie jest, kurde, ten? Próbujmy się. No. Obok, kurde, nie. A, prawie, ale ta broń jest strasznie niecelna. Będzie muszę się gdzieś odsunąć trochę na bok, bo to nic nie mogę zrobić. Tak. Nie są jacyś turbomocni, tylko pierdliwe jest, bo z każdej strony trzeba się z nim bić. Idę po ciebie. Cel załatwiony! Muszę czekać. Odbudować wytrzymać. Farsie. Dobra, oddaj broń. Kurde, bo tutaj ta lawa wypływa. O, dobra. Co za
Jasna dupa, upierdliwcy. Co on ma za hełm w ogóle? A z tym jest łatwiej. Faro ustawił reaktor tak, że się przeciąży, jeśli zginie. Musimy uciekać! A czekaj, tylko sobie odnowię życie. Nie widać praktycznie, jak tak się biegnie. Całe to miejsce się trzęsie, uciekaj! A co robię? Kolejni żołnierze przed nami! Jest na piątek się! Cieszy mnie to nie zmiernie, tylko... Ku chwale, cestujuszko! Ruszaj się! Klimacik jest dobry. O nie! Ten posąg tam jest tak... Szybko, panie! Mi z drogi! Zrzucił go do lawy. Spadli. Jaki fart! Ały, nie? I popadł prezesie. Co jest? Czemu ja pod spodem byłem? Ej, czy ja dobrze idę w ogóle? Chyba tak, dobra. Pokaż tą głowę w końcu. Co gościu mis? Fabuła, to jest taki sztos. Aha. Trzymasz się? Tam jest jeszcze jeden gościu przed wami. My znaleźliśmy coś, co pomoże. Nie tylko twojej krainie, ale wszystkim. Ale gdzie jest prezes? Pływa. Zaraz wróci. Zginął. Można powiedzieć, że w pewien sposób oddał życie dla sekretów Teb. Ach tak. Masz mnie chyba za ostatniego głupca. Co? Nie, nie. Prezes był roszczeniowym egoistą, który z naszych wierzeń stworzył własną obrzydliwą fantazję.
I ty chcesz, żebym uwierzył, że poświęcił się dla skrawków danych? Pora na prawdę i niech lepiej mnie przekona. Inaczej wydam żołnierzom rozkaz otwarcia ognia. Czekaj. Masz rację. Szczerze mówiąc, to prezes wszystko spartolił. Przez niego Teby zaczęły się walić, a on sam zginął jak tchórz. Jednak naprawdę znaleźliśmy coś, co może pomóc twojej krainie. Jeśli to zabiorę i użyję. W razie potrzeby wytnę sobie drogę wyjścia, ale tak być nie musi. Możesz mnie puścić i zabrać pochwały, kiedy zacznie się poprawiać. Sukces zdecydowanie brzmi lepiej niż fiasko. Zdaje się więc, że nasze losy są związane. Masz pełny dostęp do lądowania. Jeśli ma ci to pomóc, możesz przychodzić jak chcesz. Ale Alva do ciebie dołączy i będzie zdawać raporty. Nie ma sprawy. Teby nie mają już dla nas wartości. Oczywiście, wracamy do naszej flotylii. Alvo, oczekuję, że te raporty będą dokładne. Bałam się, że każe nas zabić. Zamiast tego dołączam do ciebie. Bardzo się cieszę, ale sama nie dostaniesz się do naszej bazy. Var, mamy nową znajomą. Ruszaj do promu Quen i zabierz ją do bazy. Jasne. Nie mogę się doczekać. Wierz mi, spodoba ci się. Varl da ci lepszy fokus, no i wszelkie dane, jakich mogłabyś chcieć. Idź do promu. Dołączę do ciebie na wschodzie. Ale się tam ekipa zbiera, nie? Wróżbitka podąża za prawdą. Zawsze i wszędzie. Do zobaczenia. Z dostępem Omega mamy już wszystko, czego trzeba do pojmania Hefajstosa. Jednak przed promem powinnam wstąpić do lądowania. Może Quen będą bardziej rozmowni bez prezesa. Może warto też rozejrzeć się po wyspie. Zmienię te ciuchy. Niesamowite, że prezes kazał mi się bawić w przy... Bez kitu. Kurde, to był kawał dobrej misji, no nie? Te ruiny epic. Tu wykopalisko, okej. No coś tu jeszcze można trochę porobić, ale to nie są jakieś turbo ważne rzeczy też. Klimacik top, no to prawda. Dobra, zróbmy sobie na pewno na koniec jeszcze tutaj to. Pięknie, idealnie. Calculated. Tym, którzy oglądają na YouTubie, dziękuję bardzo. Widzimy się w kolejnym odcinku. A czat, chwilka przerwy i zaraz lecimy z następnym.